Dzień Ojca to bardzo ważne oraz piękne święto. Ma ono istotny wpływ na budowanie więzi w rodzinie. Każdy ojciec uczy dzieci odwagi, szacunku dla drugiego człowieka, daje pewność w życiu oraz wyjaśnia zawiłości tego świata. Od naszych pociech nieraz usłyszeć można, a mój tato powiedział, że... Tatę to tak bardziej może bohatersko wspominał, w sensie takiego właśnie bycia no ta ważna postać. Także to później tata bardziej. Później tata pomagał kilka razy w życiu. Później tak było fajnie nawet z tatą. Także we wcześniejszej fazie to ja się wychowywałem między innymi na tej ulicy, trochę tak, to u dziadków bardziej. Także tata mniejszą rolę odgrywał, ale później się okazał całkiem fajnym facetem i później go naprawdę bardzo go mile wspominam z tego późniejszego okresu czasu. Oczywiste jest, że Dzień Ojca z największą pompą świętują maluchy. Z ogromnym przejęciem rysują laurki, zrywają kwiaty, przygotowują przedstawienia. Bo tata jest przecież ważną osobą w życiu każdego dziecka. A co lubisz robić z tatą, powiedz? Z tatą lubię grać w piłkę. Na przykład z tatą lubię bawić się w berka. Piłkę nowną. I co jeszcze? I grać na komputerze. Ja z tatą czasami jak wracam z przedszkola, to gramy sobie na konsoli z tatą razem. Bawię się w chowanego. Po raz pierwszy Dzień Ojca obchodzono w 1910 roku w Stanach Zjednoczonych. Jego inicjatorką była Sonara Smart. W Polsce Dzień Taty świętujemy od 1965 roku. Kiedyś tato to osoba pojawiająca się w życiu dziecka niejako na drugim planie. Zapracowana, zapewniająca byt materialny rodzinie, ale zawsze tak samo ważna dla każdego z nas. Tata był w domu, potrafił wszystko, jak ja pamiętam. Potrafił upiec chleb. Bodito robił, potrafił krowę wydoić, no w ogóle taką gotowe coś tam, nie było tam podziału na tata, mama. Stuka, pukamy serduszko, choć mamusiu przyususko, a usłyszy słowa dwa, kocham ciebie, dodam ja. Dalej stukamy serduszko, choć tatusiu przyususko, a usłyszy słowa dwa, kocham ciebie, dodam ja. Dziś wiele się zmienia. Tatusiowie biorą czynny udział w wychowaniu swoich dzieci i to od narodzin. Zmieniło się również prawo. Mogą tak jak mamy korzystać z urlopu po narodzinach dziecka. W tym wyjątkowym dla każdego ojca dniu pamiętajmy, aby podziękować mu za to, co dla nas zrobił i robi.